Hej, tak, dzisiaj znowu będzie dwójeczka. Oczywiście, że tak. A dokładnie, jak już sami widzicie po tytule, jakieś zasady, ale o co z nimi tak właściwie chodzi? To właśnie będę starała się Wam w tym odcinku trochę przybliżyć. Na początku chciałam Wam bardzo podziękować za miłe przyjęcie dwóch moich filmów, a szczególnie tego o aspiracjach. Komentarze były bardzo miłe i nic tak nie uskrzydla i nie motywuje tak jak one. Uwierzcie mi. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Przeglądając polskiego simsowego YouTube'a zauważyłam, że każdy gracz pogrywa w tę gierkę w trochę inny, specyficzny dla siebie sposób. I tak pomyślałam, a tak właściwie to w jaki sposób ja rozgrywam moją gierkę turową. I tak właśnie narodził się pomysł na ten filmik. Także życzę Wam miłego oglądania i standardowo smacznej kawusi, a ja zabieram się za tłumaczenie moich złotych zasad. Numer 1. Im mniej hajsu, tym lepiej. Jestem zwolenniczką powolnego bogacenia się simów, a w dwójce bogacenie się jest bardzo łatwe, nie oszukujmy się. Nie dodaję pieniędzy kodami, staram się nie kupować nagród szczęściarziowego, telefon mi w tle zadzwonił, cholera jasna. Nie kupuję nagród szczęściarziowego związanego z pieniędzmi, a kiedy już przypadkowo jakiś sim dostanie lampę Gina, to traktuję to jako zwykły łód szczęścia. Mniej więcej coś jak wygraną w lotka w prawdziwym życiu. Numer 2. Wyższe rachunki. Jest to związane z powolnym bogaceniem się, tak jak już wspomniałam. Rachunki w dwójce są śmiesznie małe, więc ja zwiększyłam sobie je do 400%. Numer 3. Wszyscy moi simowie mają urodziny, kiedy zostaje im jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. Nie czekam do godziny 18, tylko po prostu klikam dorośli i voila, sim dorasta. Numer 4. Przy wyborze kariery zawodowej często kieruję się pragnieniem życiowym sima, oczywiście jeśli jest ono związane z jego pracą, bo nie musi. Numer 5. Nie wszyscy nastolatkowie idą do koledżu. Jeśli chodzi o startowe pokolenie drugie w Miłowie, czyli chodzi mi o na przykład siostry przyjemniaczek, biedaka i marzyciela, stwierdziłam, że wezmę ich trochę za takich ludzi jeszcze jakby starej daty i oni nie pójdą do koledżu. Chciałam nadać taki charakter grze, że w momencie startu rozgrywki w Miłowie dostęp do koledżu i nauki nie był łatwy i ciężko było się tam dostać. Tak jak w przypadku pokolenia Z, wychowaliśmy się z komputerami, tak późniejsze pokolenie Miłowa będzie bardziej rozwinięte i wykształcone. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam, ale wybaczcie, łatwiej nie potrafię. Co do późniejszych pokoleń, wysyłam tam tylko tych bardziej uzdolnionych i ambitnych simów. Numer 6. Dziedziczenie pasji. Często robię tak, że jeśli jakiś rodzic ma ogromną pasję bądź jest z czegoś dobry, staram się, aby któreś z jego dzieci lub wnuków odziedziczyło to po nim. Numer 7. Ciąża jedno-dwudniowa. Nie lubię tego, że ciąża trwa aż 3 dni i przeważnie skracam ją do 2, ale nie zawsze. Numer 8. Staram się nie robić więcej niż 2 dzieci na rodzinę. Są sytuacje wyjątkowe, kiedy w rodzinie jest 3 dzieci, ale raczej to ograniczam. Numer 9. Szkoła prywatna. Do takiej szkoły posyłam jedynie dzieci z bogatych rodzin, które mi do tego pasują. Numer 10. Szanse w pracy. Podczas pojawienia się danej okazji, podczas gdy sim jest w pracy, podczas bla bla bla. Nigdy nie ignoruję tej szansy. Przeważnie czytam i staram się wybrać tę właściwą, ale jak dobrze wiemy, często jest to nieoczywiste i ja, znając moje szczęście, zawsze muszę wybrać tą złą. Skutek wybrania któregoś z okienek traktuję jako szczęście, po prostu. Jeśli jakiś sim zostanie wylany z pracy, to najwidoczniej los tak chciał. I na odwrót. Życie. Numer 11. Czasami gra na ból propie i podnoszę sobie potrzeby sima, które dość szybko spadają w dwójeczce. Czasami tak gram. Numer 12. Nie gram w kilkudniowe tury. U mnie jeden dzień to jedna kreska w notatniku. Jest to dla mnie o tyle wygodne, że nie zawsze jestem w stanie od razu przegrać 3-dniową turę za jednym razem i wolę po prostu rozpisywać te dni pojedynczo, na kreski. Numer 13. Powtarzalność genów. Wytłumaczę Wam to na najlepszym możliwym przykładzie. W rodzinie przyjemniaczek mamy bliźniaczki, Lilianę i Angelikę. Więc ja w dalszych pokoleniach tej rodziny staram się, aby ktoś w którymś pokoleniu urodził bliźniaki. Genetycznie jest to możliwe w prawdziwym życiu, a w Simsach powoduje, że jest to taka cecha szczególna odróżniająca tę rodzinę od innych. Numer 14. Kwestie majątkowe. Przykładowo w moim Miłowie Cassandra i Aleksander wyprowadzili się ze swojego rodzinnego domu, a zamieszkała w nim Dina ze swoim nowym mężem i 2 dzieci. W tym jedno z nich jest dzieckiem Mortimera. Cała ta moja zasada polega na tym, że z tych pieniędzy, które miała rodzina na koncie, po śmierci Mortiego dostają oni taki ala spadek. Znaczy się, spadek de facto w grze i tak dostają, ale ja robię im taki własny podział majątku. Podzieliłam majątek Mortimera w ten sposób, że Dina jako wdowa dostała połowę, a resztę dostały dzieci.
Przesłałam do Kasandry i Aleksandra pieniądze za pomocą moda, dzięki któremu możemy wysyłać kasę za pomocą kwiatka. Kocham tego moda, tak by the way, jest bardzo fajny, także Wam go polecam. Nie wiem, czy wytłumaczyłam to wystarczająco zrozumiale, ale po prostu lubię, kiedy Simowie dziedziczą fortunę po kimś zmarłym, nikt nie jest w rodzinie poszkodowany i jest to w miarę fair. Numer 15. Nie przywracam Simów. Jestem zdania, że jeśli któryś Sim umarł, no to trudno. Kto umrze, to umrze i trudno. Numer 16. Tworzenie nowych Simów. Przeważnie nie tworzę nowych Simów podczas rozgrywki turowej. Wyjątkiem jest mąż Diny, William, którego stworzyłam sama. Zrobiłam tak dlatego, że nie widziałam w mieście dobrego kandydata na jej męża i potrzebowałam kogoś, kto dorówna jej urodą i będą mieć razem ładne dziecko. No, w sumie ona tylko urodę ma ładną, z charakteru jest paskudna. Niestety narodziła się ona. A wytłumaczenie, dlaczego jej nie lubię, pozostawię sobie na inny odcinek. Numer 17. Pod żadnym pozorem nie dodaję Simom umiejętności kodami. Chcę, aby wszystkiego nauczyli się sami i ewentualnie kupuję im ten dziwny, świecący hełm za punkty aspiracji, żeby przyspieszyć im naukę umiejętności. Numer 18. Dziedziczenie imion. Bardzo lubię dawać Simom imiona po ich przodkach w drzewie genealogicznym. Tak w sumie to wpadłam na ten pomysł dopiero niedawno i stwierdziłam, że będę to praktykowała w rodzinie Ćwir. Numer 19. Gotowanie. Staram się, aby w każdej rodzinie, w moim Miłowie, chociaż jeden Sim z rodziny umiał gotować na podstawowym poziomie. Jak wiadomo, potrawami takimi jak płatki z mlekiem nasz Sim się zbytnio nie naje. Także w każdej mojej rodzinie musi być jedna osoba, która ma gotowanie minimum na poziomie trzecim. Numer 20. Dramy. W grze turowej bardzo lubię wymyślać ciekawe i z jednej strony trochę powalone wątki między Simami. Przykładowo wymyśliłam sobie, że córka Kasandry, Diana, będzie obsesyjnie crashować syna Dona Lotario, Leona, który jest jego kopią pod każdym możliwym względem. Leon rozkocha w sobie Dianę, w sumie już to zrobił, zaręczą się, a później ona przyłapie go na zdradzie, no ciekawe z kim? Z córką Diny. No i historia poniekąd zatoczyła koło. Trochę zmodyfikowałam pierwotną historię Dona i Kasandry, ale dzięki mnie jest trochę bardziej spicy. Numer 21. Zwierzęta. W mało którym domu w Miłowie mam zwierzęta, ale myślę, że może się pojawić ich z czasem trochę więcej. Numer 22. Oryginalne domy. Wraz ze wzrostem majątku w jakiejś rodzinie zmieniam aranżację domu. Nie przebudowuję go jakoś ogromnie, ale po prostu troszeczkę go ulepszam. Tylko troszeczkę. Numer 23. Dziedziczenie domu przez dzieci. W mojej rozgrywce przeważnie to najmłodsze dziecko zostaje w domu rodzinnym, ale są też wyjątki. Numer 24. Aspiracje. Staram się dobierać je Simom na podstawie ich cech charakteru lub ewentualnie aspiracji, które posiadają ich rodzice. Numer 25. Jeśli nie mam z kim związać Sima, to biorę kogoś ładnego z miasta lub poznanego w koledżu. I najczęściej jest to osoba, która jakoś fajnie wyróżnia się genami. Robię tak dlatego, żeby wprowadzić jakieś ciekawe, jak to nazywają Simowi gracze, mięso do miasta. Kocham to określenie. I to by było na tyle z moich dwójkowych zasad. Myślę, że część z nich jest często używana przez graczy, jednak o niektórych moich ewenementach i wymysłach nigdzie jak dotąd nie słyszałam. Może akurat któraś z moich zasad się Wam spodoba i sami zaczniecie ją praktykować. Podzielcie się w komentarzu swoimi zasadami. Jestem mega ciekawa tego, w jaki sposób gracie. Oczywiście nie da się opisać wszystkiego, ale takie wiecie, chociaż małe szczegóły. A tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego. Hej!